3 lata temu o tej porze byliśmy w bardzo podobnej sytuacji. Tam ta różnica punktowa była inna, ale też ten mecz mógł decydować o mistrzostwie Polski. Jak tak, ty go wspominasz? Zgadza się, jechaliśmy tam jako lider bodajże chyba na Legię. No, przegraliśmy. Coś nie poszło, ale później w sumie wyszło i tak na to, że graliśmy jak równy z równym do końca z Legią. Myśmy wygrali na Ruchu, Legia bodajże chyba przegrała na Lechii Gdańsk i ten ostatni mecz mieliśmy po tyle samo punktów. Legia miała u siebie Pogoń Szczecin, myśmy grali Zagłębiem. No, byli w lepszej sytuacji, bo nawet przy remisie, przy takiej samej różnicy punktowej bodajże chyba Legia i tak by nas wyprzedzała, z tego co mi wiadomo. Szkoda tego meczu w Warszawie, bo wcześniej zremisowaliśmy bodajże chyba 1-1, a Badia strzelił bramkę. I ten mecz jakoś tak nie wiem, czy za bardzo chcieliśmy, no nie wyszedł nam. Legiana zagrała 4-0. Przy pełnej, można powiedzieć, publiczności bardzo fajnie się grało, bardzo fajna atmosfera. No oby teraz był wynik inny. Ja myślę, że teraz jest troszeczkę inna drużyna Legii, inna drużyna nasza. To co było, to już jest historia. A teraz najważniejsze to, co będzie teraz w sobotę. My na tej Legii potrafimy punktować, to jest bardzo ważne, ale nie potrafimy tam wygrywać, tak? No tak, były remisy do tej pory i brakuje tego zwycięstwa. Myślę, że na dzień dzisiejszy mamy bardzo dobrą drużynę i jest szansa na tej Legii wygrać. No wiadomo, pokora, bo jest to bardzo, bardzo dobra drużyna i zawsze to jest Legia. Mistrz Polski, też trzeba do tego podejść z szacunkiem, ale nie bać się wyjść i robić swoje tak jak do tej pory. A myślę, że wynik będzie sprawą otwartą. Jakie uczucia właśnie towarzyszyły w szatni na tym samym etapie przygotowań, czyli 2 dni do meczu? Co wyczuliście? Motywowaliście się jeszcze bardziej? Myśleliście o tym meczu cały tydzień, czy dopiero jak to wyglądało w kuchni? No na pewno jakieś tam emocje były, że jedziemy, że ten mecz może decydować o mistrzostwie, bo wtedy ta różnica punktowa była troszeczkę inna. Dzisiaj wygląda to inaczej, ale myślę, że no później już samo wyjście na boisko jakoś tam nas troszeczkę gdzieś przytłoczyło. Może za bardzo byliśmy przemotywowani i ten wynik nie poszedł, tak, i ta gra też nie wyglądała tak, jakbyśmy sobie tego chcieli. Chociaż wiem, że na początku mieliśmy jakieś swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy, no Legia wykorzystała te wszystkie nasze błędy, wygrała, ale mówię, no w ostatecznym rozrachunku jeszcze mieliśmy szansę na to mistrzostwo. Nie udało się, ale i tak, ten sezon był dla nas historyczny. No chciałbym, aby ten też powtórzyć, żeby było podobnie. Niezależnie od wyniku tego meczu, walka będzie się toczyła do końca. Oczywiście, no jest jeszcze Lechia Gdańsk, gdzie też rozgrywa swoje mecze i po meczu z Legią są jeszcze 3 mecze, gdzie też nie jest powiedziane, że będzie łatwo. No, przykładowo wygrywając na Legii stawiamy się w dobrej sytuacji, ale my cały czas musimy gonić, my musimy wygrywać, bo ten punkt przewagi Legia będzie miała. Więc to też nie jest tak, że ten mecz decyduje o mistrzostwie. Może wywrócić tabelę troszeczkę w tą sobotę przykładowo, ale no, gramy dalej, zostają 3 kolejki i każdy mecz będzie ważny. Lepiej gonić, czy właśnie być gonionym, być liderem w tym przypadku psychologicznie? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że być może lepiej gonić, więc zawsze jak gdzieś masz ileś tych punktów, to wkrada się taka może pewność siebie i troszeczkę takie uspokojenie, a tu jednak jak gonisz, to wiesz, że jest szansa, że jak wygrasz, no to jesteś bardzo blisko, więc wydaje mi się, że chyba lepiej gonić. Jak w ogóle drużyna zareagowała na to w tym przypadku, że my potem naprawdę sięgnęliśmy po historyczny sukces i nie za mało was to wcale? Nie za mało, tylko ja cały czas mówię, że bardzo niewiele brakowało, żeby ten sukces był jeszcze lepszy, bo tam naprawdę różnica była minimalna, myśmy gdzieś te punkty pogubili w trakcie, to już nie chodziło o same z Legią, bo jeżeli byśmy mieli ileś tych punktów przewagi jak w tej rundzie zasadniczej, to ten mecz z Legią, nawet przegrany, też nie decydowałby o wielu tych kwestiach. A tu niestety ta różnica później się zrobiła taka mała. Dużo meczy poremisowaliśmy, gdzie ta Legia powygrywała. Dogoniła nas i w tym momencie no już później graliśmy każdy mecz, można powiedzieć, o życie, o to mistrzostwo. Nie było tych punktów przewagi, to co było na początku. Niestety gdzieś te punkty pogubiliśmy wcześniej. Szkoda tego, bo mówię, była duża szansa na to historyczne mistrzostwo. Ale no i tak bardzo, bardzo wielki sukces. No mówię, no chciałbym teraz też to powtórzyć z drużyną, bo jest szansa ku temu. Każde miejsce na podium będzie naprawdę sukcesem, bo niedawno jeszcze broniliśmy się przed spadkiem w tamtym sezonie. Graliśmy ostatni mecz z Termaliką o życie, a tutaj całkiem inaczej to wygląda, więc no piłka jest nieprzewidywalna. No właśnie, rok temu tej porze byliśmy w zupełnie innym miejscu, a teraz tak, jakbyś porównał szansę na mistrzostwo wtedy, jaka to była drużyna, a jaka jest teraz?
Bardzo podobna mi się wydaje. No, wtedy poszło po tym meczu z Górnikiem Zabrze, gdzie początek też nie mieliśmy nieciekawy. Wygraliśmy z Termaliką, przegraliśmy na Ruchu i też nie wiadomo, w jakim kierunku to szło. I po tym zwycięstwie u siebie bodajże z Górnikiem Zabrze ta drużyna uwierzyła w siebie. Zaczęliśmy łapać te punkty, fajnie ta gra wyglądała. No i już jakoś tak poszło samo z siebie, można powiedzieć. No. A teraz wydaje mi się, że jest to też jakiś proces, który trener ze sztabem szkoleniowym nam wpoił. Zawodnicy to zaakceptowali, jak to ma funkcjonować. No i wydaje mi się, że na dzisiaj są tego efekty. No właśnie, wtedy tamta była wiosna, była znacznie gorsza niż jesień, a tutaj wiosna jest znacznie lepsza niż jesień. Tak, tak, więc całkiem inaczej to wygląda, ale mówię, no mamy fajną drużynę, fajną szatnię, gdzie jeden za drugiego trzyma kciuki, czy ten, który jest 18, czy ten, który nawet nie jest 18. Wszyscy jedzie na tym samym wózku, wiadomo, każdy by chciał grać. Nie dla wszystkich jest miejsce, ale tak jak trener nam powtarza, za chwilę ten 20 będzie potrzebny, musi wejść, pokazać, że jednak też należy mu się to miejsce w tej kadrze meczowej i może pomóc drużynie w każdym momencie. Na jesieni grałeś, teraz gra Fero. Ty to wszystko obserwujesz z boku, ale to raczej nie powoduje u ciebie takiego rozprężenia, ponieważ możesz w każdej chwili być potrzebny do gry. No oczywiście, ja się cały czas cieszę, że jestem w tej drużynie ekstraklasowej. Trenerzy na mnie też liczą. Nie będę ukrywał, no mam już swoje lata, ale na ten swój wiek i tak się czuję kapitalnie, więc niejednemu życzę, żeby w moim wieku tak wyglądał, fizycznie przede wszystkim. Ale też muszę być gotowy, że w każdym momencie mogę wejść i wiem, że trenerzy też na mnie liczą. No, na dzień dzisiejszy broni Franek, dobrze wygląda. Ja też miałem taki moment, że też jak wszedłem, no to też chciałem grać i tu też go rozumiem. Z każdym meczem nabiera pewności i drużyna też to widzi, że wszystko jakoś się scementowało i jedziemy wszyscy na tym samym wózku, więc no, na dzisiaj jest taki skład, a za chwilę może być całkiem inny skład. Właśnie o tej twojej roli chciałem też porozmawiać, ponieważ na treningach to ty wywierasz presję na Ferę, razem sobie pomagacie. Podczas meczów to jesteś cały czas z drużyną. Jak się teraz zmieniła twoja rola, kiedy gra więcej Fero? Tak samo kibicuję Fero, podpowiadam mu ile mogę i też się cieszę, że ta moja forma, jaka jest na treningu, jest na niego tak wywierana, że po prostu no, też prezentuje się dobrze i cały czas trzyma tą formę dobrą, taką jednolitą. I ta rywalizacja między nami jest taka czysta, można powiedzieć, bo trenerzy też to widzą. Ale cieszy mnie to, że jednak ta forma jest i cały czas między sobą rywalizujemy i wychodzi to na dobre zespołowi na dzień dzisiejszy. Obserwowanie tych meczów z ławki, no myślę, że dużo nerwów Cię kosztuje. Na pewno tak, no człowiek inaczej do tego podchodzi jak gra, bo wtedy inne myślenie jest, a na tej ławce jednak cały czas jest bardzo nerwowo i jeżeli wyniki są dobre, idzie to według naszej myśli, no to troszeczkę jest łatwiej, ale jak coś tam, nie Boże, się dzieje, no to widzę to przeżywanie na tej ławce, no dużo nerwów to kosztuje bardzo. Ja mówię, no nie chciałbym mówić, jak ten mecz będzie wyglądać, bo to zobaczymy dopiero w sobotę, ale no jest duża szansa zagrać, bo mamy bardzo dobry zespół i z tą Legią pierwszy raz wygrać na Łazienkowskiej, no bardzo byśmy to chcieli. Bo mówię, no tak jak powiedziałem wcześniej, szacunek, ale nie może być żadnej bojaźni, bo wychodzimy, gramy swoją gliwicką piłkę, jak do tej pory. Wynik jest sprawą otwartą, ale przede wszystkim dobrze, że się zaprezentować, pokazać i myślę, że wszystko będzie dobrze.